Wystawa, którą możemy oglądać w Nowochódzkim Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, poświęcona jest dawnej wsi Grębałów, obecnie jednym z osiedli Nowej Huty. Jest to wioska dość niezwykła, ponieważ właściwie całkowicie zachowała swój wiejski charakter. Dookoła są blokowiska, cmentarz i kombinat, a ona jest w takiej niecce pośrodku, jak kawałek dawnego świata. Ta wioska miała dość dramatyczną przeszłość, ponieważ w 1914 roku, ze względu na to, że obok znajdował się fort, została kompletnie wyburzona. Mieszkańcy nie mogli do tej wsi wrócić, dopóki toczyła się wojna, a po pierwszej wojnie była jeszcze wojna na Ukrainie, potem jeszcze była wojna z bolszewikami. Także w sumie właściwie tą wioskę odbudowano gdzieś dopiero w 1923 roku. Dlatego wystawa jest podzielona na jakby dwie części. Po jednej stronie mamy przeszłość wsi do 1914 roku. Ściana na wprost to czasy I wojny światowej oraz powojenna odbudowa oraz to, co dzieje się w Grębałowie od 1918 roku aż po czasy współczesne. Ekspozycja składa się przede wszystkim w większości ze zdjęć. Jest taki kredens i w tym kredensie są różnego rodzaju pamiątki. Ale pokazujemy nie tylko te czasy późniejsze, lecz także jakby pierwsze odkrycia archeologiczne na terenie Nowej Huty. I to są bodajże jedne z pierwszych takich wykopalisk z terenów Nowej Huty. Poza tym przypominamy dawnych właścicieli wsi Grębałów, ponieważ to była wioska należąca do kapituły krakowskiej na Wawelu, czyli własnością byli kanonicy. Ta wystawa jest częścią cyklu prezentującego zapomniane dziedzictwo Nowej Huty, czyli właśnie te dawne wioski. Wystawę można oglądać do 9 stycznia przyszłego roku. Zapraszam serdecznie.